Co według Ciebie jest możliwe, a co można zrobić? To są wbrew pozorom dwa totalnie różne tematy. Witaj w kolejnym odcinku mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję Ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Właśnie wróciłem do Warszawy z Kalisza, gdzie miałem okazję przedstawić swój case domu Aloesu na scenie Mental Way, gdzie wraz z coachem Mike'iem rozpracowaliśmy, co można zrobić jeszcze lepiej. I teraz pomyśl. Czy coś takiego jest możliwe dla Ciebie? Wystąpić na scenie przed setką ludzi, które później będą oglądać miliony osób. Czy jest możliwe odwiedzić multimilionera na drugim końcu świata? W jego własnym biurze spędzić z nim godzinę, kilka godzin, porozmawiać? Czy jest możliwe? Jest. Ja to zrobiłem. Czy jest możliwe zarabiać 8 razy więcej w przeciągu 2 lat? Też jest możliwe. Też to zrobiłem. Jednak bardzo często wkręcamy sobie, że nie, ja czegoś nie mogę. Ja pracuję, mam gównianą pracę, muszę robić to, co robię i tak na dobrą sprawę nic ode mnie nie zależy, nic nie mogę, nic nie zadziała, wszystko jest bez sensu. Błąd. To, co Tobie się wydaje, że możesz, a to, co jest możliwe, to są dwa totalnie różne tematy. I skąd masz wiedzieć, co jest możliwe, skoro sam sobie stawiasz totalnie grube ograniczenia? Ustawię sobie, że ja w tej pracy muszę siedzieć. Pracuję tutaj lat 20 i od 20 lat robię to samo. Zarabiam chujowo i chujowo mi się żyje. Ale na nic więcej mi nie stać. No błąd! Stać cię na dużo więcej, tylko musisz chcieć. Musisz sprawdzić, co jest możliwe. A jak sprawdzić? Zapytać kogoś, kto już to zrobił. Sprawdzić u ludzi, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, którzy już to zrobili. Więc sprawdź, czy to, co Ty możesz, jest o wiele niżej od tego, co jest możliwe. Życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia gdzieś na świecie.